The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy. Zagrajmy w Lies of P. Chyba ogarnąłem wreszcie, jak stąd wyjść, tak żeby progresować fabułę. Więc polendiny w hotelu można kupować. Polendiny. Tak, dobra, możemy otwierać drzwi. A i nowa lokacja, okej. Czekaj, te Polendin. Czy Polendin? To nie był ten. Lokaj marynarkowy? Mamy mieczor, to mi się podoba. A, mam cię! O, a, zdycha! Nie robisz, możesz tego nie skumać, ale autentycznie jakieś chyba 3 godziny, nawet 3 godziny to może nie, ale jakieś pół godziny męczyła mnie jedna zasrana mucha. Ty nie potrafisz po prostu pozbyć. Także na ciebie. Przynajmniej muchy. Okej, tu widzę, że marynetki miały kolejny popis tego szaleństwa. Strasznie dużo trupów. Hey, let's be more careful. The Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. But don't be alarmed. My name is Gemini. We'll talk later when we're safe. Okej, czyli już się naprawił, widzę. Ciekawi tego a propos tego sznurka. Jedna rzecz, mianowicie, jak waliłem łapą Legionu, to ten pasek się zużywał. Ciekawe, czy sznurek też będzie. Okej, mamy Stargazer na początek, spoko. Jakby co? W sensie nie wiem, czy widać różnicę w Ergo, ale wydałem wszystkie Ergo, jakie miałem i wykupiłem sobie... Znaczy, wykupiłem... Jesus! I dodałem sobie punkcik do wigoru. Ładnie. Ale tak, dobra, sznurek się zużywa. Niestety. Rzucono ogniwo. Spoko. No tak. Tak, trochę się takie pytanie zadałem, bo jak byłem na treningu, to się nie zużyło. Chociaż w sumie fakt, że to jest sens. Tak, to wiem, może on też się będzie odładowywał z czasem. Dobra. Elysian Boulevard was a regular rich people row. You wanted fancy boutiques and shops. No place better. But that was long ago. Before the puppet friend. Szkoda, że zagłuszyłem trochę go. To jest skrót do odblokowania. Dobra. Zakładam, że to miasto przed furią marynetek pewnie no, było fajne i było spoko. Tylko właśnie marynetki dostały jodla. I się skończyło. Okej, nawet fajnie poszło. Okruch gwiazdy, nowa rzecz. Koło zębate, to nie jest nowe. Okej, mamy jakąś skrzynkę.
środku kwiat Ergo. Rama Lada F-150. Zobaczmy. Przedmioty do użycia. Tutaj oczywiście wpadło ogniwo. Kolejne Ergo. Jestem ciekaw, czy za te kryształy Ergo z bossów też będę mógł zdobywać jakieś bronie. Czy to jest, bo o, ty mi dasz ten kryształ, to ja ci dam taki wygląd, albo ja ci dam na przykład taki item. Ja bym wolał broń, naprawdę. Dobra, czekaj, nie tutaj. W strojach też nie. Sprzęt w częściach obronnych. Zobaczmy, jeszcze cięższe, ale jeszcze większa redukcja. Produkowany na zamówienie element wykonany przez warsztat marionetkowy Lada. Model ten pozostaje na rynku już od dłuższego czasu. Jest więc niezawodny, choć ciężki. Ok, 55% udźwigu, więc... Przepraszam, 58%, ale to dalej są szybkie rolki, więc... Aż tak mnie to boli. A zawsze jak będę miał wolne rolki, no to mogę sobie po prostu na szable przerzucić sobie broń i to powinno w miarę zrównoważyć ramę. Jest drabajna. Oho. Skubany! Nie, ej, zaskoczył mnie. Zaskoczył. Ok. Come on! Serio? Ja pierdzielę, nie wiem, co to było głupsze. Fakt, że ja nie chciałem ten... Ale mamy pierwszą śmierć, panie i panowie. Nie wiem, co było głupsze, to, że nie chciałem się podleczyć, czy fakt, w sumie, że się nie rozejrzałem najpierw, czy nie ma jakiegoś typa obok. No. Come on. Wow, to było genialne. Kurde, szkoda mi tej śmierci, bo nie było wcale... Nie było w ten. Na spokojnie mogłem to przeżyć. Kurde, czekam na przeciwnika, który niczym w Sekiro, w tym lochu, po prostu nie padnie po jednym strzale. Ładnie, idealnie wykorzystany ten baśniowy kunszt. O, to jest też fajnie pokazane, że pokazuje, ile odzyskam punktów, kiedy... Czy tam, czy tego Ergo, ile odzyskam, kiedy znajdę, czy, nie wiem, powiedziałbym plamę krwi, no ale to chyba nie ten... Nie te uniwersum. Niestety zdążył. Elo, double kick! No kurde! Okej, to było wyjątkowo niebezpieczne. A też jak będę zrobić unik, to stoi jak baran i czeka na rozwój wydarzeń. Tu już się nie dam na to złapać. Ten jeszcze nie strzela. God damn you! Okej, to poszło totalnie nie po mojej myśli! Lecz się, lecz się! Czy serio? Zbiłem gardę akurat, jak on mnie zaatakował? Ja pierdzielę, myślę, że go zrzucę znowu! Nie, że go dociągnę do siebie! Dobra, Ergo stracone. Tutaj widzę kolejna rzecz nieprzetłumaczona. Trochę szkoda. Ale dobra, na razie tylko te... Póki co, jedyne rzeczy nieprzetłumaczone. Poza oczywiście czymś takim jak... na przykład tutaj. Ergo to życie, czy tam...
komnata... Warsztat machin komnaty, nie wiem jak to przetłumaczyć dokładnie, ale... No mniej więcej wiecie o co mi chodzi. Mam skrót odblokowany. To stary Gejder zaraz? Chyba tak. No prawie. Tak? Nie tak, to jest tak, tam jest Stargazer, dobra. Okej, no idziemy dalej. Nie ukryłem jakiegoś typa, z chęcią bym teraz sobie przygruchał, żeby go ponawalać. No. Spokojnie. Naostrzmy sobie broń. Wróćmy do tego. Okej, mamy typiarza, jest sam. Chyba na szczęście tak. Ja pierdolę, serio? Ej, no nie wierzę w to. Że w poprzednim odcinku tak fajnie mi to wychodziło, a tutaj tak debilnie zginąłem. Jeszcze dwa razy z rzędu. Get over here! Niczym skorpion. Boże, miałem ten opis o kurwu sprawdzić. Jesus. Torba, materiały specjalne. Okruch gwiazdy. Jeden z fragmentów meteorytu, które można znaleźć w różnych częściach kratu. Da się go użyć w zewie szczeliny obok obszaru bossa, aby przyzwać zjawę. Okruchy gwiazdy przemierzają całe wymiary, by spełnić ludzkie pragnienia. Jeśli wystarczająco mocno tego zapragniesz, może zdołają przyzwać kogoś, kto zechce ocalić ten świat. Aha, czy to mi pozwala wezwać sobie ziomka do pomocy przy bossie? Dobrze rozumiem? Dobra, podejście piąte. Nie, szóste, przepraszam, szóste. O, teraz weszła idealna garda, wreszcie. Wow, to było genialne. Wreszcie. W ogóle kurde... O! No. I nie wstał. W ogóle chciałem użyć kurde... Głownia, zapomniałem kurde tego, że muszę podczas parowania wcisnąć Y, a nie tak zwyczajnie. W sensie wcisnąłem atak i Y, dlatego wykorzystałem cały kurczę. Dobra, na wszelki wypadek, nie? Jak to wygląda z tej strony? Pusto, pusto. Tu nie ma spokojnie. O! Ty! Oczywiście jest ich tu więcej. Ty! Nie dało. No to już trochę lepiej. Kurde, my sobie tam smażę, jesteśmy pokryci, a to wręcz tak ładnie wyglądało. A półka odporności na atrybuty. No okej, no nazwa mówi chyba sama przez siebie, co to będzie robić. Dobra, Maragdola, czyli nie wstanie. Ampułka odporności na atrybuty. Tymczasowo zwiększa odporność na atrybuty. Specjalna ampułka podnosząca odporność na atrybuty marynetki. Jej zastosowanie zwiększa odporność na przegrzanie, porażenie, rozkład oraz skażenie. Jak ma skażenie działać się na ten... na marynetkę? W sensie, jak to rozumieć? Who knows? Mocna pozycja obronna jest czasem lepsza niż atak. Ampułka odporności opracowana tak, aby zwiększała tolerancję marynetki na nietypowe stany. Dobra. Czemu mam tę lampę tutaj? Czekaj, to są przedmioty podstawowe, to jest nieważne. Co innego mieć to tu, co innego mieć to przypisane do paska. A propos, skupujmy sobie tę lampkę. I biegnijmy jeden katalizator. No, oczywiście! Wow.
Już trzeba bardziej tego zepsuć nie mogłem. Ładuj. Jakby to przeżył, to bym się trochę zdziwił. Okej. Czy ja mam tu? Tak, będę miał tam iść. Drabina. Chociaż jest też druga. O, jasny gwint. Ta, może jakiś Stargazer w pobliżu? Come on, serio? Ostra rura. Co to jest? Przedmiot do rzucania. Zaostrzona rura, którą można rzucić, przeszywa wroga i zadaje obrażenia przebijające. Niektóre rodzaje broni miotania już same w sobie są niezwykle niszczycielskie. Kiedy dodać tego siłę marionetek, nie trzeba mówić już nic więcej. No, zwłaszcza, że te marionetki to są tak naprawdę takie trochę, powiedzmy, androidy, a takowe potrafią nieźle miotnąć sobie czymkolwiek. Zakładam, że w normalnego człowieka, choć pewnie nie w tej grze, ale w normalnego człowieka jakby czymś takim rzucić, no to gość, no to pewnie długo by nie postał. Ile w ogóle by jeszcze stał. Kurde, mam dwa przejścia, chętnie bym dostał Stargazer się przeszedł. Co jest? Tylko ja ten taki śmiech słyszałem? Dobra, mogę iść po dachach i mogę iść dołem. Szczerze, chyba bym wolał iść dołem. Bo kto wie, może jak pójdę dołem, to odblokuję skrót do Stargazera. A trochę na to liczę. Dobra, za mało zrobię, żeby testować. Dobra. Jezus, dobra. Myślałem, że się już tego puści, ale na szczęście to po prostu zjechał. Tak jak liczyłem, że zjedzie. Kolejna marionetka. Raczej truchło. Zator i kółko. Księżycowy kamień Nobiu. I tak, dobrze myślałem. To jest ten skrócik do Stargazera. Dobra. Słaby fragment. Bum. Dobra, czy ja chcę iść i odnowić przeciwników? Nie mogę, bo... Jak nie mucha, to komando. Zajebiście. Ale myślę, że tak. Czekaj, czy ja dobrze idę? Panu dziękujemy. Od razu się leczymy na wszystkich wypadek. No i dobrze to zrobiłem. Tylko dał zabić jak baron. Dobra, trochę już tym powalczyliśmy. Ja bym sobie przetestował rapier zimy. Jak już go kupiłem, no to czemu by go nie wypróbować? Nowimy sobie wszystko. Naprawdę ciekawi mnie, jak odzyskiwać te opcje legionu. O, pogadaj z Gemini. I'm Gemini, your friendly puppet guide. Or friendly guide puppet? I don't know, one of those. I'm also a friend of Sophia's. Last time I woke up, Sophia was there because she woke me up. But I'm sure there are still other memories in there. Sorry, must be the shock. Bear with me, and I'll do my best to guide you. Okej. Okay. Mam kurde 3000, to jest, wiecie? Teleportowałbym się do... A dobra, jest pod X samochodem, dobra. Już myślałem, że nie ma takiej opcji, ale musiałaby być. Jak jest opcja, żeby... Jak w każdym Souls-like'u da się... w Souls-ach i Souls-like'u da się tepać do lokacji początkowej, czy tam... takiej naszej... naszego safe house'a, naszej bazy, no to czemu nie miałbyś dać tutaj? Dobra, miałem wrażenie, że było trochę za głośno. Dobra, podpakował. Ile mogę wydać punktów? 3. No to jeden w vigor.
2 w potencjał. Jeszcze mogę. Technikę za masowanie też by się przydało rozwijać. Ale to może później. Dobra. Wejście na bulwar. Szybcikiem. Ciekawi mnie, o co chodzi z tym bractwem, o którym też wspomniał Gemini i którego członek bujnął się tutaj, także rozwalił ten przejazdę. O, chmurny poranek? Hello, garda go doskonała. Dobra, rapier jak to rapier, lubi sobie dźgać. Dobra, nie będę już tu ładnie. Naprawdę, bardzo ładnie. Dobra, troszkę do tego utraconego życia, no ale... trudno. Czekaj, czy będą jakieś przedmioty inne, które będą pozwalały mi się leczyć. Będzie coś, ale takie granulki na przykład, jak były w Sekiro. Słuchaj, czy bym coś takiego przytulił. Okej, okay, ładowany atak, ciężki, to są trzy szybkie pchnięcia. Tu no. Dobra, jako że tutaj mamy blisko, to spróbuję to zgarnąć. Znaczy to blisko, jako że odblokowałem skrót właśnie po prostu. Jak chciałem go tak zepchnąć, to nie. Mały, znaczy fragment słabego M. Dobra. Okej, nie widzi mnie. No dobrze. Całkowicie przy ścianie przychodzimy. Ścierniwo elektryczności. Okej, czyli mamy buffik na broń. I cyk. Dobra. Szkoda, że to odzyskiwanie gardą działa dokładnie jak w Bloodborne. Że w Bloodborne nie było takiego ulepszenia, które pozwalało odzyskiwać ponad limit. To dźwięcie. Czy mogę go przyciągnąć? Nie, gościu stoi trochę za wysoko. To idziemy dalej. Żeby cię szlak stary. Na serio, żeby cię szlam. Okej, jak raz chyba prawdziwy pies szczeka. Super, albo kolejny, albo gość mu tam kumpla, albo po prostu. Tego mogę? Nie, no czemu ten tak nisko strzela? Czy to jest takie głupie? Aha, nie ma! Zauważyłem cię! Tego też, tylko oczywiście... Lecz się, lecz się, lecz się! Dobra. Dobra, niestety nie uniknąłem tego drobnego porażenia. Szkoda. O, zbiornik Legionu. Dobra, to wiem, że mogą mi ładować ten pasek. Czyli to chyba niestety będzie działało na przedmioty użytkowe. A troszkę szkoda, nie powiem, troszkę szkoda. To jest znowu ten. Zyskujemy całe zdrowie. Dobra, prawie całe. Ale coś tam uzyskali. Ale nie, chyba, wiecie co, chyba sobie wrócę do szabelki. Wielki miecz jest spoko, ale jakoś ta szabelka mi bardziej pasuje. Tak na jolotej wbiłem, a mogło to być błędem. Dobra, pośrednio.
Aha, to coś zadziałało. Nie, dobra, zapłacę. Póki co jest spokój, więc... O nie. O, super, to jest ta wielka. A ja nie mam leczenia. To będzie niezłe. Dobra, listy. List zamarzniętego mężczyzny. Okej, czyli dobrze przeczytałem. Moja Louise, Charlotte, mój skarbie. Rozumiem, to jest do żony i córki, tak? Niczego nie słyszę. Ulice są już chyba martwe. Zapadła na nich całkowita cisza. Podejrzewam, że i ja wkrótce będę już tylko kolejnym skamieniałym trupem. Czemu skamieniałym? Wciąż go pamiętam. Twój widok i śpiew i widok, Charlotte, przeglądającej książeczki. Tęsknię za tym. Dobrze, że za życie wysłałem ciebie i Charlotte, abyście znalazły schronienie w katedrze. O, nowy gest. Chciałbym, żeby ten koszmar się już skończył. Gdybyś tylko mogła wrócić z dzieciakiem, ale teraz to chyba niemożliwe. Kocham cię, Louise, ale mam nadzieję, że jesteś tam bezpieczna. Okej, okay, nowy gest dostałem. Z chęcią go przypiszę. Ojej, no to będzie naprawdę ciekawy pojedynek. Pewnie na jeden strzał to ta marionetka mnie rozwali. A jako, że jest duża, to pewnie je używając sznurka, to ja się przyciągnę do niej, a nie ona do mnie, nie przyciągnę jej do siebie, tylko siebie do niej. O, to chciałem powiedzieć. Dobra, czekaj. Nie, to jest do użycia. Ja chcę to przypisać. Torba. Czy sprzęt. Tutaj mam co? Tutaj mam tę starą. Tutaj nic nie dostałem jeszcze. Wcześniej powiem, ten fajnie by było jakiś nowy przetwornik zdobyć. Gdzie były gesty? Chyba tutaj? Tak. Pamięć. W obliczu straty nawet słowa świętego nie starczą, by przynieść ukojenie. Zachowanie taktu pozostaje jednak niezbędne. Okej, okay, użyj. Okej, okay, taki... Takie o. Dobra, spoko jest. Mogę to jako taki ala ukłon przypisać. Przynajmniej dopóki tego nie... No właśnie, dopóki takiego faktycznego ukłonu nie znajdę. Ale będę miał się już z czym z wami witać przynajmniej. No, pociszenie jest takie, że kilka ciosów. Maksymalnie 4 i powinienem dostać tego. Ładunek leczenia. Spańcie się! Jeszcze. Leczenie, bo to stamina, nie leczenie. Powoli. Teraz obrywałem z tego. Spróbuję zdzidować. Jest Stargazer! To tym bardziej dzidujemy. O, come on! Come on! Serio przyszedł za mną? Idź stąd. Idź sobie. Dobra, napraw. Nie będę go jeszcze używał, ale bynajmniej jak mnie zabije, to się odrodzę. Okej, okay, tego się tutaj nie spodziewałem. Why, hello! I didn't know anyone was alive out here. I know what you're thinking, but I'm not a burglar. I'm just crashing in an abandoned house for a while. Don't worry, I won't cause any trouble. We survivors need to look out for each other. For your information, I didn't steal this. Półka odporności, zbiornik legionu, rzucone gniwo, kanister elektryczny, to jest coś nowego.
Elektryzujący kanister, który można rzucić na niewielką odległość, zostawia naelektryzowaną plamę w miejscu trafienia. Kataklizm kratu znacząco zwiększył doświadczenie pracowni w zakresie prowadzenia bitew. Trzeba ona stale dokonywać nowych wynalazków w zakresie wojskowości, czytaj militarnym. Niektóre z nich trafiły w ręce czarnorynkowych handlarzy. Ścierniwo już znamy. Żelazna ochrona Geminiego. Tymczasowo chroni bieżące Ergo nawet po śmierci. O, to jest spoko. Pokarm dla marionetkowego świerszcza, który korzysta z pomocy Geminiego. Dobra, nieważne. Użycie tymczasowo sprawia, że śmierć nie skutkuje pozostawieniem Ergo po śmierci. Model Gemini zaprojektowano tak, aby można było umieszczać w nim Ergo i tworzyć podobieństwo. Nikt jednak nie mógł przewidzieć, że ma on też inną, jeszcze bardziej wyjątkową zdolność. Nie bój się, bracie, Gemini pilnuje interesu. Awaryjna ochrona. Tymczasowo chroni Ergo śmierci przy trafieniu. Też fajne. Pokarm dla świerszcza, który korzysta z pomocy Geminiego, w tym momencie, gdy dostępne jest Ergo śmierci do zyskania, zmniejszy utratę Ergo za obrażenia. Aha! Czyli tak to działa! Czyli nie jak nie zabiją, tylko za każde walnięcie będzie to spadało. Okej, to jest coś totalnie nowego. I tutaj nie bój się, będę cię chronić. Rękojeść pałki elektrycznej, czy w ogóle cała pała elektryczna. Miażdżąca szarża, prądnica. Okej. Zaawansowanie na B. Ładowanie ogniw pulsu, 11. Okej. Dobra, spróbuję to jako całość przeczytać, bo widzę, że to jest podobne. Pałka elektryczna. Broń obuchowa stworzona przez kompanię Veni... W ogóle to też się doedukowałem. To G jest, nie ma i to się czyta Veniniego. Także strzeliłem prawie dobrze z wymową. Veniniego z myślą o niszczeniu marionetek. Cewka wytwarza silny prąd, który zadaje im śmiertelne obrażenia. Ludzie od zawsze bali się wszystkiego, co ich przerasta. Marionetki były lojalnymi sługami, jednak ludzie stworzyli sobie nowego naturalnego wroga, który z pewnością zaatakuje ich w najsłabszy punkt. Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika poczyniono wiele starań, aby była odpowiednio izolowana. Elektryczność okazała się bardzo skuteczna w zabijaniu marionetek i jej odkrywca nie pomyślał jednak, że będzie też działała na ludzi. Okej, to jest broń, którą z chęcią wypróbuję. Mam 1100, więc na to mnie nie stać, ale w sumie nie potrzebuję. Mam obok Stargazer, przy którym w razie zgonu powinienem się odrodzić. Prąd idzie, to szybko wymiana broni. Pałę. O, a dobra, jednak nie idzie, spoko. Dobra, tutaj w górnym pasie sobie na szybko przypiszę ogniwo. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądało użycie go. Czyli powiem, byłoby miłe nie spieprzenie tego. I musiałem się odezwać. No dobra, na szczęście, jak mówiłem, odradzamy się tutaj. A samo Ergo mamy też bardzo blisko do odzyskania. Jest to jakoś duża ilość, ale trzeba najpierw odzyskać, a potem walczyć. Chyba jest taka pozycja sensowego zaczęcia, mi się wydaje. Dawaj, boom! Pięknie. Ampułka oczyszczenia atrybutów i okrągłej gwiazdy. No, domyśliłem się, że ampułka usuwa. Co jest tutaj? Amulet życia. O, ciekawe. Zobaczmy. Będziemy już kończyć powoli, myślę. To jest taki fajny odcinek, żeby zakończyć. Ale jest to też coś, co z wielką chęcią
jeszcze sprawdzę na koniec. Amulet życia. Amulet, w którym można wyposażyć marynetkę. W symbol da się wtłoczyć przydatne informacje i wspomnienia mogące wydobyć szczególne moce. Najsubtelniejsze mrugnięcie wystarczy, by marynetka się poruszyła. Choć w marynetkach nie ma życia, to ono je porusza. Okej. Okay. Zwiększenie zdrowia, bardzo chętnie. Zobacz, jak to się ma na przykład do tego. Okej, okay, redukcja obrażeń jest większa. Ładowanie ogniw i baśń jest mniejsze, atak fizyczny jest większy i jest cięższy. Tutaj wszystko jest gorsze poza obciążeniem i atakiem fizycznym. Tutaj to samo. No ale w sumie to jest tylko atak zwykły, a tu jeszcze dochodzi dodatkowo ten atak elektrycznością. Więc łącznie obrażenia od tego są większe, od tego też. Od tego tak minimalnie są mniejsze. Ale myślę, że teraz się z tą pałą będziemy bujali. Bo, heh, why not? Dobra, amulet już mam wsadzony tylko ten jeden, jaki mogłem. Tutaj to... mogę to wytegować? Nie w tym menu. Dobra. To wyrzucić. Dobra, czy to zgarnąłem coś jeszcze? Tak, to mam półkę oczyszczenia. Tutaj ją widzę. Usuwa atrybut związane... Usuwa zmiany stanu. Specjalna ampułka niwelująca zmiany stanu marynetki. Jej zastosowanie usuwa przegrzanie, porażenie elektryczne, po prostu porażenie, rozkład oraz skażenie. Czyli to samo, na co odporność daje mi ampułka odporności. Niektóre zmiany statusu są trudne do zniesienia, nawet wtedy, gdy twoje wnętrze składa się z części. Ampułka oczyszczenia opracowana tak, aby usuwała natychmiast wszelkie zmiany stanu nękające marynetkę. Okej, okay. No pewnie na przykład po to, żeby w trakcie pracy coś nic się nie stało. Proszę, dwa razy po mordzie Yellow. Gdzie te poprzednie bronie to musiały dwa, trzy razy czasami nawet uderzyć. A w ogóle mogę mi się od razu do tego... Mogę mi się do tutaj? Czy to jest coś innego? I tak, nie, to jest ta sama lokacja, spokojnie. Spokojnie, Jackie. Jeszcze ci się tak w głowie... A właśnie, tam obok jest ten balkonic z gościem ze strzelbą. A co to jest to? Poza tym, że... Okej. Okay. Mamy windę, tylko jest zablokowana, bo to jest spieprzone. Czyli mówiąc krótko, mamy tutaj skrót. For your information. Dobra. O, czy ja coś chcę tutaj kupić? W sumie tak dla czystego testu bym sobie kupił to, nie? Jakąś grupkę może być dobre. Przypiszmy to też od razu. To jest tutaj. Cyk. Też czekaj, mam trochę tego ergo zmagazynowanego. To zobaczmy sobie, ile mi to łącznie daje. 500, 800 łącznie. Dobra, no to użyjmy. I wykupimy sobie jeszcze te niektóre przedmioty. Tego tambur majora będę cały czas tutaj sobie trzymał. Tak, nie ukradłeś tego, dobra. Dobra, będzie mnie stać na oba? Będzie. No to okej. Okay. Jeden taki. I jeden taki. Potem to sobie wypróbujemy. W razie gdyby znowu mnie zabili i bałbym się o to, że stracę ergo. No to co? Regenerujemy sobie wszystko. Łapy nie zmienię, bo się nie da. A propos tego rozmontowania, to mnie trochę ciekawi. W sensie, czy to oznacza, że ja będę mógł na przykład mieć taką samą broń, w sensie taki sam typ broni, ale na przykład będę mógł mieć na przykład tutaj będę mógł mieć tą rękojeść, ale to ostrze. Albo odwrotnie, tą rękojeść i to ostrze. Pewnie dopiero w jakimś warsztacie przyjdzie mi to sprawdzić, no bo to jest jeszcze jedyna rzecz, której nie odkryłem tak naprawdę. Zobaczymy. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Lies of P. Cześć!